Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Bitwa pod Grunwaldem to jedno z największych starć w dziejach średniowiecznej Europy. Opisywana była przez niejednego kronikarza. A jednak nadal poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak zginął wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Urlich von Jungingen. Jan Długosz przekazał garść wiarygodnych szczegółów. Według niego, następnego dnia po bitwie król nakazał wyszukać wśród trupów krzyżackich dostojników. Wkrótce dowiedział się o odkryciu zwłok wielkiego mistrza. Doniósł o tym rycerz mszczuj ze skrzynna. Jego pachołek o imieniu Jurga. Uczestniczył w grupowym szabrowaniu i znalazł złoty relikwiarz. Oddał swemu panu, a ten zorientował się, z czyich piersi został zdjęty. Zwłoki zidentyfikował jeniec Stanisław z Bolemina, który był pokojowcem wielkiego mistrza. Urlich von Jungingen odniósł dwie rany. Jedną na czole, drugą na piersi. Jak zginął? Kto go uśmiercił? Historycy snują domysły. Wiadomo, że wielki mistrz trzykrotnie prowadził szarży krzyżackich chorągwi. Ostatni raz zebrał odwód szesnastu. W ich szeregach była większość zakonnych dostojników. Polskie chorągwie powstrzymały ten atak. W kronice konfliktu czytamy o tym epizodzie. I w pierwszym starciu mistrz, marszałek, komturzy całego zakonu krzyżackiego zostali zabici zastanawiające, że źródła nie odnotowały żadnej imiennej walki między polskimi rycerzami i krzyżackimi dostojnikami. Może spowodowała to chęć przemilczenia faktu, że polscy rycerze byli bezlitośni wobec walczących zakonników? Według Jana Długosza, król nad zwłokami wielkiego mistrza miał powiedzieć, że krzyżacki wódz został w najbardziej żałosny sposób zamordowany, służąc za dowód, że pycha jest gorsza od skromności. Późniejsi autorzy przypuszczali, że wielki mistrz zginął z rąk plebejskich. Mistrza Ulryka prosty drab oszczepem przeszył, który ono mieczami hardzie króla cieszył, pisał w XVI wieku Maciej Strykowski. Niektórzy historycy sądzili, że w ostatniej fazie bitwy atak krzyżacki powstrzymała plebejska piechota i że zakonna starszyzna zginęła pod chłopskimi ciosami. To miałoby tłumaczyć anonimowość ich śmierci. Rzekomo chłopi zabijali okrutnie i nie brali jeńców. Jednak współcześni historycy wskazują, że nie ma żadnych dowodów źródłowych na udział chłopskiej piechoty. Pojawiają się też domysły, że to mszczój ze skrzynna ugodził śmiertelnie wielkiego mistrza, a jego pachołek wiedział, kogo ma odszukać na pobojowisku. W końcu, według średniowiecznych reguł, ekwipunek, zbroja, konie pokonanego rycerza przysługiwały jego pogromcy. Długoż pisał. Że biały kaftan Wielkiego Mistrza nakładany na zbroję, ozdobiony czarnym krzyżem, obramowanym złotem, starczą w środku, a na niej z czarnym, koronowanym orłem, został ofiarowany do kościoła w kijach w ziemi sandomierskiej. Jak myślisz, co się stało z ciałem Wielkiego Mistrza? Odpowiedź znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Krzysztofa Kowalewskiego pod tytułem Inaczej niż u Matejki: Zagadka śmierci Wielkiego Mistrza Urlicha von Jungingena. Historia. Poszukaj.